Dzień dobry widzowie, z tej strony Gabor. Cześć, ja bym się posłuchał tego tu. Bendy and the Ink Machine gramy demo, bo nie chciałem wydawać pieniędzy na tą grę. Jak wam się demo spodoba, to pewnie odpalę pieniążki na tą grę, ale do tego jest demo. Begin to jest chyba start. Drogi Henryku, wydaje się, że minęło jakieś życie całe, kiedy pracowaliśmy razem z kreskówkami. 30 lat szybko minęło, naprawdę, co nie? Jeżeli wróciłeś do miasta, odwiedź stary warsztat, jest coś, co muszę ci pokazać. Twój najlepszy ziomek Joey Drew. Dobra, a więc Jan rysował. Tak się gość nazywa, więc żyjemy z Janem rysowanie. Jesteśmy Heniem i przyszliśmy do Janka. I w ogóle ta gra się nazywa Benedykt i maszyna do atramentu. Dobra, styl tej gry jest piękny. Cześć, co mam tu zrobić? Exit. A, tu jest, przyszliśmy, dobra. Dobra, tu jest zamknięte. Tu jakieś takie rysunki. Generalnie nigdy w życiu tej gry nie grałem w nią, ale oglądałem ją u Elevena, chyba pierwszy jeden odcinek. Nie, no nie pamiętam. O, znalazłem atrament chyba. Albo zupę z 60 seconds. Dobra, to idziemy eksplorować. O, twoje stare biurko. Dużo wastowałeś czasu. Okej, fajnie, tylko że średnio chciałbym to teraz wiedzieć. Gdzie my mamy iść w ogóle? No tak, ale czemu opuściłeś to miejsce? Co się takiego działo, wariacie? Skoro opuściłeś to miejsce. Dobra, są jakieś biurka. Nie wiem, czy to jest coś fajnego, czy nie. W ogóle co mamy robić, bo ten Joey nas zaprosił i nie ma go tu. Kibel. A, wow, ej, tu można epilepsji dostać, jak się na to patrzy. Dobra, wywalamy stąd. Benjamin i tuż maszyna. Nie, to jest Benedykt i maszyna do atramentu. Ja tak nazwę ten odcinek, sobie nie myślcie. Właśnie, nagrywam to na live. Te wyłączyliśmy projektor i teraz go włączyliśmy. To nie chcę mieć włączonego. Wszędzie są te makiety. A ja nie, one są dwustronne. Dobra, chyba musimy tam iść jednak. Zwiedzamy to miejsce i nie za bardzo wiem, co mamy tutaj robić. Tu zebrałem jeden atrament. Dreams come true. To zależy, jakie dreams. Moje mogą come true. Albo w sumie nie. Benedykt i maszyna do tuszu. W sumie to jest lepszy tytuł. O, słyszę jakąś maszynę. Wszystko jest zamknięte. Ink machine. No to tytułowa. Watch your step. Ranger keep out. To jest horror w ogóle? Ja bym się chciał przestraszyć jakoś. Gal. Backup, hold, gal. No dobra, watch your step, space to jump. Ani za mną nie idzie, bo tak słyszałem kroki. Dobra. Te, jakie schody. Dobra, tego nie możemy użyć. O, tu widzę, brakuje, dobra. Mamy taką, pachnie mi taką amnezją trochę. W ogóle to na ekranie wygląda lepiej niż na innym ekranie. Dobra, jest jeden akumulator i to jest drugi akumulator. Dobra, i odpalamy maszynę. No, tak amnizjowo mi tu leci troszeczkę, prawdę mówiąc. Co to jest? To jest chyba maszyna do tuszu tytułowa. Witaj, maszyno do tuszu. Turn on the ink machine. Locate the power station. New objective. Dobra, bo ja chcę się przestraszyć, bo ja odpaliłem grę, żeby się przestraszyć, bo to horror, a się nie straszę. Dobra, będziemy wracać. Zawsze jak się wraca, powinno być strasznie, bo się ma takie poczucie, że ja wiem, gdzie jestem, a tak naprawdę może się nie wie. Dobra, tu się otworzyło, więc pewnie tu mamy iść. Ej, to jest... Nie, to jest zupa bekonowa, dobra. On chyba będzie mnie straszyć, bo był na okładce tej gry. The Dancing Demon, Bendy In. Chyba ten tytułowy Bendy. Dobra, tu mamy coś. O nie, no jakieś audiologi. Dobra, zbierajmy tą zupę bekonową, nie wiem po co. A, bo ja mam to zasłaniam, dobra. Już pokazałem, już. Mamy power station znaleźć. Dobra, więcej zupy bekonowej. Dobra, dzień dobry. O, coś tu. Ink pressure. Pressure, under the pressure. No, tu nic nie ma, dobra, to chyba tu pójdziemy później. Ja już mówiłem, że styl graficzny tej gry jest cudowny. Mam nadzieję, że tak, bo jest cudowny, naprawdę. Dzień dobry. No dobra, bo kurde, gram w tą grę już jakieś 13 minut i się nie straszę. O, dobra. Muszę ją podgłośnić, żeby mi się bardziej bał, ale patrzcie, jakie to jest złośliwość rzeczy martwych. Patrzcie, jak to jest cudowne. Powiedziałem, że się nie straszę i coś mnie przestraszyło. Dobra, robimy głośniej, żeby się troszeczkę bać. Dobra, teraz będzie strach. Ty, co to jest? No nie, no to jest amnezja. No Joey tutaj na niezły. Będę to montował, więc mogę przeklinać. Who is laughing now? No na pewno nie... To jest Goofy przecież. O! Te, czemu masz kość w skrzynce? A, podgłośniłem grę, powinna być śmiesznie. Nie, no nie wiem, co tu się... Wygląda przerażająco, ale chyba nie żyje, bo ma iksiki. W kreskówkach zawsze jak ktoś miał iksiki zamiast oczu, to nie żył. Więc trzymajmy się tej zasady. Nie no, ogólnie to akcja. Dobra, kółko chyba walnąłem, tak, zrobiłem kółko. T
Tam się otworzyło! Okej, okay, dobra, chyba gra chce, żebym się... Okej, okay, dobra, już jestem troszeczkę przerażony. Wiecie co? Nawet wrócę się najpierw. Tam pójdziemy zaraz, bo tam będziemy się bać. I tutaj podeksplorujemy do końca. Bo tu poszliśmy w lewo, do tego powalonego czegoś. Jeszcze tutaj sprawdźmy. Low pressure. Dobra, co jakieś ikonki, jakieś zagadki? Locate and place the objects, fix the ink machine, okej. Okay. Low pressure, no to... przepraszam, pressure. No to wiem, gdzie pressure ogarnąć. Póki za taką To nawet nie było dźwięku. Okej, okay, dobra. Jak ja dawno nie grałem w horror. Dobra, ale dobre to było. Podoba mi się. Dawno nie grałem w horrory, widzowie. Dobra, let's go. Wiecie co, to najpierw załatwmy pressure. Pressure było w tą stronę, dobrze pamiętam. O ile teraz możemy je załatwić, chyba możemy. To załatwmy pressure, bo tu ostatnio byliśmy. O, mogę to podnieść. Joinks, czyli nie powinienem być tu wcześniej. A nie mogę, czemu nie mogę tylko włączyć? Bo jakiegoś prądu nie ma. Dobra, to schodzimy tam, gdzie się otworzyły drzwi. Za mną, nie no, nie będzie goś za mną chodził przecież. Work hard, work happy. Sounds jak komunizm. Dobra, let's go, idziemy w dół. Dlaczego to się świeci? Uż, dobra, nie chcę widzieć. Aj, bo tu było. O, dobra, mogę to zamknąć. Nie mogę. Dobra, siema, frajerze. Dobra, więcej zupy bekonowej. Rzutki! O! Jest mini. Dobra, dajcie mi chwilę. Dobra, za wysoko. Spokojnie. Dobra, zaraz trafimy. Dobra. O, troszeczkę wyżej. O! Jest! Pięknie trafione! W środek, dobra. Ja już jestem spełniony jako człowiek. Dobra, tu coś mamy chyba. No dobra. Go dalej. O, tu jest chyba jakiś abandoned miejsce. Dobra, na pewno aktywowałem jakiś skrypt. Ale mam wrażenie, że tam powinno coś przejść, żeby mnie przestraszyć. Albo teraz będzie mnie coś straszyć. Co ja mam zrobić? Locate and place the objects. Fix the ink machine. Te, bo te demo jest nadzwyczajnie długie. Koniec dema? Nie, no co wy mówicie? Tam się sejwuje w tamtej maszynie? O, jest zębatka. Dobra, mam zębatkę. Okej, czyli to na takiej zasadzie działa. No to nie może być koniec demo, bo zacząłem mówić, że jest długie. Nie może się teraz skończyć. Przestraszyłem się dwa razy, ale o dwa za mało. Dobra, idziemy odłożyć zębatkę. Tam na ścianach były symbole, co jest potrzebne. A, już go nie ma, okej. Okay. Zębatka. Okej, okay, zębatka jest, dobra. Potrzebujemy klucza jakiegoś, nie będę się ośmieszał nazwami. Książkę. O, tego, pluszaka też mamy. Muzykę jakąś. I atrament. I low pressure. I dopiero wtedy będziemy mogli kliknąć. Dobra. No to lecimy z koksem w takim razie. Książka, atrament. Dobra, to trzeba znaleźć po prostu przedmioty. O, kość. Kość była... Nie no, a kości nie jest potrzebna kość. Po prostu sobie obzdurałem, że jest. Ale trzeba po prostu połazić i pozwiedzać. W końcu znajdziemy to, co jest potrzebne. Tak mi się wydaje, że to nie będzie 5 lat trwało. No, to jest ta maszyna, co mi nie jest potrzebna. Dumny jesteś z siebie? Dobra, 3 razy mnie przestraszyła gra. Okej, okay, podoba mi się. I like it, coś tu jest fajnego. Nie no, tu jest ten pressure i tu była maskotka, więc tu już więcej nic na pewno nie będzie. Więc tą jakby zakładkę odrzucamy całkowicie i idziemy w następne miejsce. Tą zakładkę odrzucamy, bo tu była raz, że pluszak, a dwa, że będzie ten. A dwa, że będzie... O, właśnie. Mogę to... Dobra, mamy płytę, tu jeszcze jest ta bekonowa zupa. Pójdźmy ją odłożyć. Ink machine, to nie, to tutaj się szło tak, tędy. Pominąłem klucz przy Borysie, zaraz to tutaj był Borys? Jak tutaj, to skoczymy przy okazji. Nie, to nie tutaj był Borys. Gdzie wy macie klucz przy Borysie? No tu jest ten, tu nie ma, tu nie ma, tam jakieś ziółka. Nie, no nie ma klucza, chyba że gdzieś na jego ciele. Nie, nie ma. Przy Borysie ominął klucz. Nie, no nie wiem, o czym mówicie. No, będziemy odłożyć tą płytę śmieszną. Nie wiem, gdzie. A, muzyka, no tak, no to ma sens. Dobra, stał mi atrament, klucz i książka. W Borysie. Że w Borysie jest klucz? O, faktycznie jest w Borysie, ty, on go miał w klatce piersiowej, dobra. Trzeba było napisać, że w Borysie jest klucz, a nie przy Borysie. Bo ja szukam wokół, a to się okazuje, że on kogoś ma go dosłownie w środku. Dobra, brakuje tylko książki i atramentu. Dobra, Benedykt i maszyna do tuszu. No dobra, trzeba znaleźć, gdzieś tam pewnie na samym początku będzie. Bo w tej sekcji nic takiego nie podnosiliśmy. Ta gra ma dużo okazji do straszenia mnie, ale ich nie wykorzystuje. Znaczy, trochę wykorzystuje, a trochę nie. Dobra, gdzie jest tusz, gdzie jest książka? Książka w pokoju z rzutkami, zaraz tam skoczymy.
to mogę to włączyć, ale to jest... Masz atrament chyba? Nie, no, nie mam, brakuje mi. A, myślę, że to będzie, kurde, szybciutkie demo, El Trello Morello, a tu, patrzcie, się wydłuża. Tu coś będzie? O, jest atrament, a, wiedziałem, że tu będzie. Dobra, to teraz idziemy do pokoju z rzutkami i obszajmy, gdzie tam jest książka i lecimy stąd w takim razie. Joey's Drew Studios. Janek rysował, tak się goś nazywa. No, atrament znalazłem już, to mamy, widzowie, kochani. A teraz lecimy tutaj. Gdzieś tu podobno jest książka, ja tu widziałem jakąś książkę. To. Ale to nie chodzi o to. O, właśnie, o to chodziło. The Origin of Living, okej. Okay. Czy to będzie motyw taki, że tu będą się żyć rzeczy, o których się na przykład napisało albo narysowało? Bo był taki motyw w filmie Gęsia Skórka na pewno, w pierwszej i drugiej części. I ogólnie chyba Stephen King też pisał o czymś takim, ale nie mam pewności. Dobra, cyk i cyk, dobra, mamy wszystko. Dobra, czyli teraz idziemy włączyć pressure. Idziemy włączyć pressure. Pressure był tam. No i elo. Zaczarowany ołówek też miał taki motyw, tak? Magiczne drzewo chyba też jest część tego. Oż ty! Co mnie ty, kurde, gościu, ładnie tak robić? A, to ty pewnie byłeś. Cupheadem mi to też zalewa. Nie pozostawiam cienia. Dobra, średnio mnie to obchodzi. A, nie mogę tego wyłączyć. Ej. A, dobra, może ja będę się śpieszył, póki mnie nie zalało. Turn on the ink machine. No to let's go. Temu tu nieładne dźwięki. Odpalmy to i miejmy spokój. Dobra. Ready, dobra, to odpalamy maszynę. No dobra, poszło. Runin. No to idziemy, gdzie mamy? A, włączyłem już ją. Ciemność jakoś zrobiło? Dobra, no jest runin. No to lecimy do tego. Tu w lewo. Tu jeszcze raz w lewo. Jeszcze raz w lewo. Cyk. Ej, czemu się zawali... Oż ty! Dobra, mam stąd. Escape the workshop. No nawet nie wiem, z jaką przyjemnością chcę to zrobić. Na szczęście wiem, gdzie jest exit. To czemu wszystko się zalewa atramentem? Ej! Drain the ink. No z przyjemnością, bo mnie zalewa. Cyk, wszędzie jest atrament. Fujka. Dobra, pokażę znowu chętnym. Macie, przeczytajcie sobie, zatrzymajcie sobie film. No to co mam zrobić? Find and turn the valves and drain the ink. Okej, okay, no to jeszcze jeden valve gdzieś tu powinien być. Danger, keep out. No spoko, ale nie mam gdzie indziej iść. Elowina. No to jest drugi. Watch your step. No dobra. Nie, no to takim outlastową amnizją w swoim stylu. I pachnie. No coś mnie wciągnie w ten atrament. Fujka, w ogóle tak się taplać w atramencie to musi być obrzydliwe. To nie atrament, to mleko czekoladowe. No dobra, wydrainowałem chyba wszystko. Clear. A new path, the creation light to us. A, oh shit, mam topór. Ej, nie spodziewałem się, że w tej grze będzie można się bronić. Nawet ładny ten topór. Już mi za to się kojarzy z tym. Jak to się nazywa? No to co się spóki z House of Jumpscares. O, była taka gierka. Przeszedłem kiedyś całą na live, pamiętam. Na dwóch live'ach. Cyk, cyk. Może myślałem, że to pentagram, ale to na szczęście jakieś inne demoniczne. Oj, uspokój się. Te, bo chyba przywołałem demona. Bendy and the Ink Machine, thank you for playing the demo. Escape the studio by unlocking the full version. Get the complete edition. No, jeżeli odcinek siądzie, bo mi się gra podoba, to z pewnością sobie nagramy kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się widzowie YouTube'owi podobało. Ci na streamach i ci na odcinku. No i co? No i lecimy pewnie, nie wiem. Mi się podobało. Jeżeli wam siądzie na YouTubie, to pewnie zrobię kolejny odcinek. Wydam 60 zł na tą grę, więc pozdro. Stawcie łapkę w górę i suba. Yo. Looking like this, tell me, am I looking like this? No, not at all, you can control.